Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w Piątek, na który bardzo serdecznie zapraszam, a który zaczynamy od nowości z różnych stron świata. Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci podobno korzysta. Ale nie tym razem. W Korei elektroniczny potentat koncernu LG chce zablokować prawnie sprzedaż samochodów marki Audi i BMW. A wszystko przez światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED. Niemieckie samochody wyposażone są w sprzęt niemieckiej firmy Osram, z którą to LG procesuje się od pewnego czasu o prawa patentowe. Co ciekawe, sprawa nie jest prosta, bo wynalezienie technologii diod elektroluminescencyjnych przypisują sobie obie firmy. A samochodowe marki dostaną prawdopodobnie rykoszetem. Wyjaśnia się za to sprawa samochodów marki Subaru. Przypomnijmy, że od 2005 roku właścicielem prawie 9% akcji tej firmy jest Toyota. Jednak do tej pory za wyjątkiem silnika typu Boxer w FT86 i faktu, że auto będzie budowane i przez jedną i drugą firmę wyraźnych efektów współpracy czy synergii widać nie było. I raczej się to nie zmieni. Okazuje się, że Subaru w samochodach przyszłości widzi system hybrydowy i połączenie silnika spalinowego z, z elektrycznym, ale nie zamierza korzystać z układu opracowanego przez Toyota. Chce zbudować coś samodzielnie i z góry zakłada, że będzie to raczej system słabszy, delikatnie wspomagający. Jak w Hondzie Insight, a nie taki umożliwiający jazdę tylko i wyłącznie na prądzie, jak w Priusie, a trochę szkoda. Ale skoro jesteśmy w Azji, to zahaczymy jeszcze o Chiny. W tym kraju ludzie potrafią o samochodach marzyć jak mało kto. I okazuje się, że jak mało kto potrafią sobie obiekt uwielbienia zbudować. Pokazywaliśmy Państwu różne, przeróżne konstrukcje, ale najczęściej budowane w garażach wynalazki nawiązywały do supersportowych konstrukcji z Włoch czy z Niemiec. A ten samochód nie dość, że jest Hyundai'em, czyli w sumie niczym szczególnym, to jeszcze nie ma silnika, a pedały i łańcuch jak w rowerze. Całość wygląda naprawdę. Okazale. A wracając na nasz kontynent, firma Renault nie jest podobna zadowolona z wyników sprzedaży generowanych przez Lagunę. Auto oferowane jest w trzech wersjach, jako liftback, kombi i przepiękne coupé. Mimo, że produkcja trzeciej generacji zaczęła się w 2007 roku, to auto przeszło już jeden facelifting krok temu. Ostatnio coraz głośniej mówi się o konieczności wprowadzenia kolejnej wersji, takiej, która mogłaby lepiej rywalizować z Fordem Mondeo czy odnowionym Volkswagenem Passatem. Na kolejną porcję ciekawych motoryzacyjnych informacji zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę do Radio Tok FM między 17 a 19 oraz w najbliższy poniedziałek na Moto.pl. Oczywiście na kolejny odcinek Motodziennika. A teraz na koniec dzisiejszego programu i na koniec tego tygodnia zapraszam na spotkanie z Samochodem Tygodnia. Pod koniec lat 70. cztery firmy Saab, Alfa Romeo, Lancia i Fiat dogadały się i postanowiły, że wspólnie zbudują platformę podłogową, na której powstaną ich flagowe limuzyny. W Fiancie była to kroma. W Alfie model 164, w Sabie 9000, a w Lanci tema. To ostatnie auto zapadło nam w pamięć z trzech przynajmniej powodów. Na początku lat 90. był to ulubiony pojazd rządzących, posłów, ministrów czy senatorów. Był to samochód naprawdę niezły i w sumie bezproblemowy. A po trzecie występował w jednej niesamowitej wręcz wersji. Chodzi o Temę oznaczoną symbolem osiem. 32, wyposażoną w cudownie brzmiący ośmiocylindrowy cylindrowy 32-zaworowy silnik Prosto z Ferrari 308. Motor ten miał 215 koni i umożliwiał rozwinięcie 240 km na godzinę i sprint do setki w 6,8 sekundy. Była to najdroższa, najlepiej wyposażona i rzecz jasna, najbardziej pożądana wersja temy. Niestety auto miało od samego początku podgórkę. Prestiżowa odmiana musiała konkurować z nie mniej udanymi, a znacznie tańszymi temami z dwulitrowym silnikiem turbo, który miał od 180 do 205 koni i miał podobne osiągi oraz ze wspaniałymi limuzynami z Niemiec. Silnik Ferrari brzmiał wspaniale i rzecz jasna prest, jeśli muzyny podnosiły znacznie, ale kolejnym problemem była dość skomplikowana obsługa, dużego ośmiocylindrowego silnika, który sporo palił i często się psuł. Ale i tak przez pierwsze trzy lata między 86 a 88 rokiem sprzedano 2370 sztuk. Drugą serię temy produkowano między rokiem 89 a 92 jest spotkać zdecydowanie trudniej. Powstało tylko 1600 egzemplarzy. Dziś ujrzenie takiego samochodu na drodze granicze z cudem. Większość Załt przegniła i przerdzewiała do końca. A oryginalne silniki Ferrari skończyły się już w latach 90. Nieliczne egzemplarze w kolekcjonerskim stanie, praktycznie nieużywane, wyceniane są na 25 tysięcy euro i można je znaleźć we Włoszech i w Szwajcarii. Auta sprawne, kompletne, ale do remontu kosztują około 20 tysięcy złotych, a pojazdy bez silnika można kupić za naprawdę śmieszne pieniądze. Ostatnio jedno takie auto zmieniło właściciela w Polsce. Kosztowało 2000 tysiące złotych. I to już wszystko na dziś i to wszystko w tym tygodniu. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Zapraszam na kolejny tydzień z motodziennikiem od poniedziałku. Do zobaczenia.